upublicznianie w ogóle takich informacji to jest jedne wielkie po prostu bawienie się nie wiem w co, w jakiegoś dzieciaka. Zresztą nie chcę komentować w ogóle tego, co on wyprawia w internecie, bo chyba nie zdaje sobie sprawy z tego właśnie, jak krzywdzi nasze dziecko. Może być najlepszym ojcem, jeżeli chodzi o zabawy z dzieckiem, o zabieranie Gabi gdzieś tam i tak dalej, ale jeżeli chodzi o nasze życie medialne, to myślę, że to powinno być pomiędzy nami, a nie medialnie, bo nie robiliśmy nigdy medialnych rzeczy, jak byliśmy małżeństwem. A teraz nie wiem, skąd to się wzięło, być może przez sprawę partnerki nowej, ale to już jest jego wybór. Ja zachowuję się tak, jak powinnam się zachowywać, uważam, i jakby z kwestie nasze rodzinne zostawiam sobie, a nie mediom, a to, co on wyprawia, to jest jego kwestia i myślę, że kiedyś wytłumaczyć to swojej córce, jak już będzie na tyle dorosła, że zapyta się, bo artykuły niestety nie znikają z internetu i to będzie krążyło i już zostanie tam. Jeżeli chodzi o to, no owszem, jeżeli poda powód i ja mu zresztą powiedziałam, kiedy udzielę mu takiego rozwodu kościelnego. No, ciężko jest, jeżeli byliśmy po ślubie cywilnym 2 lata, po czym zdecydowaliśmy się na ślub kościelny, no to nie jest ani wymuszenie, ani zmuszenie przez kogoś, ani nic. Więc ja uważam, że nie ma tu powodu do tego, żeby unieważniać małżeństwo. No, jeżeli mu zależy, to niech po prostu przyzna się, dlaczego się rozwiedliśmy i dlatego, po prostu i tyle. Czyli jak się przyzna publicznie, to wtedy dasz. Oczywiście. No i dzięki, Żubi. Dziękuję. Dziękuję.